Siema, ja jestem Fedok, jak zawsze, i witam Was dzisiaj w odcinku, nie wiem czy długo wyczekiwanym, ale w odcinku z oceniania Waszych prac graficznych na moim serwerze Discord, na którego Was serdecznie zapraszam. Sandały Fedoka jak zwykle. Dzisiaj pooceniamy sobie kilkanaście może projektów Waszych prac na moim serwerze Discord. Zachęcam Was, żebyście tam wbili, możecie również wysłać pracę. Jestem w sumie od razu po skończeniu live'a, dzisiaj jest 3 sierpnia, więc zobaczymy, ile tego ocenimy. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz wpadajcie na te social media. A my widzimy się w odcinku i na live'ie w czwartek, bo pewnie ten filmik widzicie jutro, czyli w środę. I mam zamiar, jak będę miał dobry internet, zrobić dla Was jakiś odcinek, może z Natalką albo jakiegoś vloga. Jak macie jakiś pomysł, to możecie podlinkować, w sensie napisać w komentarzu, w opisie. Zobaczymy, czy to wyjdzie. I ja Wam życzę miłego... Życzę Wam miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć! Jesteśmy w odcinku. Jak zwykle muszę zobaczyć, kiedy ostatnio był odcinek i jaką pracę skończyłem oceniać. I teraz zobaczymy sobie, jakie prace w tym odcinku będą i co wymyśliliście na ocenianie grafik, abym Wam ocenił. Dobra, tutaj był ten odcinek, grafiki z template'ów. Ładnie, 70 łapek, ładnie. Jeśli po tym będzie 70-80, to będzie pewnie kolejna część, więc zostawcie łapkę, łapkujcie odcinki, bo musi wrócić moja aktywność, która no jest słaba jak na taki kanał, ale lecimy do przodu, nie poddajemy się. Skończyliśmy na przykładzie baneru lub nie wiem co to jest, coś związanego z Twitchem, headeru Adzia. W ogóle możecie napisać, czy lubicie Jogobelle. Jogobelle jest spoko według mnie, nawet git. Okej, okay, znaleźliśmy Adzia. Banerek Kacperka. Moja opinia, Kacperek. Banerek jest spoko, ładne kolory, fajny font. Jednak tutaj bym zmniejszył trochę te obramówki. Napis w sumie w tych obramówkach. Poza tym wywaliłbym tu by Kacperek. Zrobił na przykład te strzałki białe. Ładny baner. Troszeczkę bym go upgrade'ował, zedytował. Może jakieś tutaj cienie w kolorach właśnie tych pasków i byłoby picobello. Więc ja oceniam tak banerek. W sumie oceniam. No jest po prostu ładny, ale troszeczkę do dopracowania. Takie 8 na 10 bym dał. Deleted user. Nie wiem, czy to jest jakaś usunięta osoba, więc tego nie będziemy raczej oceniać. Domel. Zrobił tło na baner. I to tło mi się podoba. Jest naprawdę spoko. Nie jest jakieś mega wykokszone. Niezłe efekty. Te efekty. Bo wiem, że Domel też z grafikami ma tyle związanego, to ja z programowaniem. Po prostu jest spoko. Jak na Domela, naprawdę jest spoko praca. Taka mega bym... Dałbym tutaj po prostu 8 na 10, ewentualnie 8,5 albo 9. Tak w powiewach do 9. Jak zawyję bardziej, to 9. Więc jest nawet w porządku. Podoba mi się. Ja bym na pewno na taką pracę trochę posiedział. Jest spoko, mi się podoba. Dajmy 9 na 10. Domel następnie wysłał ten baner. Ten baner oceniam na takie 7 na 10. Jest tutaj coś związanego z rysunkiem, ale nie do końca i tak trochę wygląda tak trochę średnio, ale takie 7 na 10 bym dał Domel. Takie 7 na 10. Następnie Doji Design. Jest Live BI. Fajna miniaturka. Przydałoby się tu coś, jakaś nie wiem, strzałka lub napis na żywo. Ogólnie miniaturka taka 8 na 10, wydaje mi się, że dobra ocena. Fajna miniaturka, zachęca, kliknąłbym w taką, tylko coś tutaj na górze za pusto. I jakieś światełka, bo światełka, i to powtarzam, zawsze robią robotę. Bartek jestem, czyli Frenzy, nasz kochany. Overlay, taki prosty, nawet ok, takie coś innego, chociaż mam wrażenie, że tutaj te top donate'y, no zmieściłyby się w sumie, no ale jak na overlay, jest spoko. Czekajcie, ile tam baterii jeszcze? A, jeszcze jest w sumie. Jestem po streamie, jak mówiłem, więc może trochę ta bateria, ale to mniejsza. Fajny overlay, ale coś bym na przykład cień zmienił, w sensie, bo to jest chyba czarne. Jakby był cień taki 50% krycia, to by fajnie wyglądało na overlayu, ale ogólnie overlay jest taki prosty, no i mi się osobiście podoba, jest spoczko. Lecimy dalej, tutaj kolejny overlay. Ten overlay jest trochę podobny do mojej paczki, którą kiedyś tam wypuściłem. Te kolory, w sensie te kolory są podobne. Ale ogólnie, jakbym miał mówić, to tamten mi się bardziej podobał overlay. Ten mi się mniej podoba. No jak mówię, overlay jest ciężko ocenić, bo każdy ma swoje gusta, guściki, każdy robi według siebie. I ciężko jest tak po prostu wybrać idealnie. Tamten mi się po prostu bardziej podobał. Doji. Banner w miarę w porządku, tylko ten napis, taki czarny font mi nie siedzi na tym. No ale poza tym te shapesy,
to ładnie wygląda. Jeszcze jakieś efekty z tyłu, byłoby ok. Takie mocne 7 na 10. Dameno, no tutaj miniaturka ładna, naprawdę mi się podoba. Dla mnie 10 na 10, nie jest może ona jakaś mega skomplikowana, ale serio przyciąga uwagę i ja osobiście lubię takie miniaturki, najbardziej mi się one podobają. Tak ode mnie to już jako ciekawostka wam powiem, mega, mega spoko miniaturka. Pewnie już jest przesyt na YouTubie, bo dużo osób podobne robi, ale jest po prostu mega ładna, dlatego mi się podoba. Dameno, kolejna miniaturka, wojna graficzna. Ta miniaturka ma aż za dużo tych efektów. Gdyby miała trochę mniej, to by była spoko. Ale ogólnie, jeszcze jakieś strzałki jakby dodać, byłoby, jak ja to mówię, picobello. Więc troszeczkę jeszcze podrasować tą miniaturkę i byłoby mega, mega fajnie. Wiglik design. No powiem ci Wiglik, że fajny piesek. Wygląda jak bochenek chleba. No nie wiem, ciężko Wiglik ocenić. Twój awatar. No mi się osobiście ten najbardziej podoba. Lecimy dalej. No tutaj grafika. No to tak jak mówię, jakiś kolor z tyłu na grafice. Cień na tym piesku. To trochę wyżej. Jakieś cienie żółte i czarne. No i byłoby mega fajnie. Fuzji. Ładna grafika. Taka trochę inna, nietypowa. Oceniam ją na takie 7,5 na 10. Nie każdą grafikę oceniam, no bo nie potrafię każdy ocenić 8 na 10, 7, 6, 5, 10 i tak dalej. Po prostu mówię, albo mi się podoba, albo nie podoba, lub jak powiem już jakąś ocenę, no to bierzcie to jako opinia taka, że podoba mi się, niż bardziej jako taka ocena 8 na 10 lub coś takiego. Doji ten banner już był, to też było. Teraz Frost. No tutaj na pewno tło. Napisy fajnie zrobione, ale tło by się jakieś przydało. Tutaj Wiglik, fajny awatar. Gdyby ta postać była niżej bez tego tutaj, to by było też mega fajnie. Ale ogólnie postać fajna. Jak na twój, jakby to powiedzieć, początek, takimi rysowanymi rzeczami to fajnie wyszło. Nie mówię, że nie. Wyszło spoko. A tutaj chyba Frenziego. No taki prosty awatar mega. Lecimy dalej, Vexen FX. Nie wiem, czy to jest teamplay, czy samo robione. Jeśli samo, to fajne. Również światełka bym dał i to, no w sumie tutaj może być. Mega, mega, mega spoko praca. Taka prosta, przejrzysta. Podoba mi się. Szymek. Szymek tutaj wzorowany banner na Kamilu na lepie lub pobrany z template'a, coś mi się tak wydaje. Więc no template'ów niestety nie oceniam, bo tak mi się wydaje, że template. Balonia. Szkopu. Ładny. Ładny banner, w sensie ładny nick, ale te efekty trochę psują tutaj po bokach ten banner. Jakby był trochę mniejszy i to z tyłu miałoby mniejsze krycie, to by było mega, mega spoko. Fuzji design. Jeśli to jest twoje, to według mnie 10 na 10, ładne, podoba mi się. Ja bym tu nic nie dodawał, ewentualnie może te cienie trochę zmniejszył po bokach, ale jest mega, mega ładnie. VBN. No tutaj jest zwykła postać, więc takich stricte awatarów z postacią, no nie wiem jak mam oceniać, no. Są takie zwyczajne po prostu. Pozdro bulkowady, pozdrawiam cię Frenzy. No, życzę miłego dzionka, miłego streama, jak streamujesz jeszcze na Twitchu. Doji design. No tutaj za bardzo spikselowałeś to. Ale ogólnie miniaturka ładna. Jeszcze tutaj cień na tą awupkę. No i byłoby git. Life urodzinowy. No, ten hairstyle mi tak średnio siedzi. Cienie bym dał. I za dużo tych spirali z tyłu. Ale ogólnie to ładnie wygląda. Lecimy dalej. Doji. Banner. No nie no, tak banner to średnio mi siedzi. Sporo do poprawy. Na pewno tło, efekty, światełka gdzieś na dole. Inny layer style. Ja lubię, powiem wam, rzeczy, które są już sprawdzone i ludzie to używają. Czyli przypuśćmy te wszystkie layer style. To może niektórym się nie podobać już, bo chcą coś innego. Ale serio, jak coś jest sprawdzone, to mega, mega warto tego używać, bo wiecie, że to jest dobre. Ocenimy jeszcze z 3-4 prace i będziemy kończyć. Tajemniczy YouTube. Również tutaj banner taki prosty dość, nie skomplikowany. Coś bym jeszcze jakieś efekty pododawał lub nie wiem, jakieś efekty. Może ten napis trochę bym tak zrobił łukiem. Nie wiem, co by do takiego Fortnite'owego bannera można było dodać. Jak mówię, przy każdej pracy warto posiedzieć, chwilę pokminić i dopiero wysłać. Tyle ode mnie. Mr. Arbuzik. No tutaj te paski na górze rozpikselizowane. Wiklik. Tutaj ten layer style nie był taki zły, ale światełka z tyłu, no pusto na tej miniaturce. No i blur jakiś na tło i byłoby mega spoko. Ocenimy sobie Frenziego i Kacper Gaming YouTube. Banner ładny, fajne napisy. Te skinki trochę mi tak nie siedzą z boku aż. Jakby ten napis był trochę mniejszy i te skiny gdzieś tak na dole, to by było mega fajne. Ale nie jest źle, nie jest źle. Ogólnie banner ładny. I ostatni Frenzy. Nie wiem, czy to jest twój render. Jeśli tak, to mega fajnie. No takie banery są takie zwyczajne, jakby takie podstawowe, proste. No i nie są jakieś brzydkie. No fajne są po prostu. Są ok. Oj, Simonek.
To już widzowie będzie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o strefie kursów i o voucherach dla was. W sumie nie wiem, czy to nie powinienem na początku powiedzieć, więc to na początku też będzie. Więc zapraszam was mega na strefę kursów i pamiętajcie o wzięciu udziału w voucherach. Macie do wygrania 5 voucherów za zrobienie grafiki lub animacji dowolnej ze mną i ze strefą kursów. Coś związanego z tym, bądź coś kreatywnego. I wtedy, podczas gdy wyślecie na mojego maila pracę konkursową, tutaj wam się wyświetla mail, to możecie zgarnąć wybrany przez was kurs. Przypuśćmy kurs Premiere Pro od podstaw. I czas na wysłanie jest do 8 sierpnia, więc ja nie zmuszam, ale zachęcam was naprawdę do wzięcia udziału, bo mega, mega fajna platforma szkoleniowa, na której idzie się wiele nauczyć. Okej, myślę, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych, a wy trzymajcie się, życzę wam miłego dnia i widzimy się w kolejnych. Hejka. I pamiętajcie o łapce i subskrypcji, widzowie. Łapka i subskrypcja. Łapka w górę i subskrypcja na kanale z dzwoneczkiem. Trzymajcie się, do kolejnych. Siema.